Według obecnych szacunków w samej Drodze Mlecznej znajduje się do 400 miliardów gwiazd. Jak dobrze wiadomo, nasz domowy Układ Słoneczny jest również częścią tych fascynujących galaktyk spiralnych z poprzeczką. Jasne staje się dla nas, jak gigantyczne rozmiary naszego galaktycznego domu są w rzeczywistości, jeśli wyobrazimy sobie nagromadzenie tysięcy ciał niebieskich jako ziemską zaspę śnieżną. Na obszarze o średnicy 6 mil i średniej wysokości nieco ponad pół mili, nasze Słońce, które na ogół jawi się nam jako kolosalne ciało niebieskie, nie miałoby nawet rozmiarów mikroskopijnego wirusa. W świetle tych oszałamiających wymiarów, trudnych do uchwycenia dla naszego ludzkiego umysłu, praktycznie w naturze rzeczy jest to, że Droga Mleczna wciąż skrywa niezliczone tajemnice, które nie zostały jeszcze rozszyfrowane. Z każdym nowym odkryciem, którego dokonujemy w naszej rodzimej galaktyce, dodajemy kolejny ważny element mozaiki, jakim jest obraz galaktyki. Jednak w trakcie swoich badań eksperci wielokrotnie konfrontowani są z zagadkowymi strukturami i warunkami, których początkowo nie można umieścić w wytłumaczalnym kontekście. Dziś powiemy, jakie odkrycia na Drodze Mlecznej ekscytują nie tylko ekspertów. Chcesz dołączyć do nas w naszej podróży do największych tajemnic wszechświata? Pamiętaj, aby zasubskrybować The Simply Space i włączyć powiadomienia, aby w przyszłości nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Zapraszam do pokazania nam kciukiem w górę, że podobają Ci się tematy naszych postów. Ogromna jama w Drodze Mlecznej. To, że niektóre tajemnice galaktyczne są trudne do odkrycia z naszego ziemskiego punktu widzenia, pokazuje historia niezwykłego odkrycia zarejestrowanego jakiś czas temu przez ziemskich ekspertów. Dwa gigantyczne obłoki gazu, które rozciągają się na ogromnych obszarach Drogi Mlecznej, były znane ziemskim astronomom od jakiegoś czasu. Te kosmiczne prowincje gazów gwiazdotwórczych znajdują się między konstelacjami Perseusza i Byka, gdzie zdają się tworzyć zapierający dech w piersiach most na firmamencie. Region ten ma bardzo szczególny status w naszej galaktyce, ponieważ uważany jest za kolebkę gwiazd, w której powstają błyszczące, jasne ciała niebieskie, które mogą rosnąć i rozkwitać przez miliardy lat. Wygląda na to, że Wszechświat dał nam rodzaj kosmicznej historii miłosnej z tymi obłokami gazu, które łączą się i tworzą nowe gwiazdy. Jednak eksperci nie mogą brać pod uwagę tak wzruszających konstelacji kosmicznych i muszą poddać naukowemu testowi nawet najbardziej galaktyczne romanse. Nowe badanie odpowiednich regionów ujawniło otrzeźwiające stwierdzenie. W rzeczywistości konstelacja przestrzenna dwóch obłoków gazu jest całkowicie odmienna od tego, co astronomowie zakładali przez tyle lat. Ta niebiańska bajka została ostatecznie zniszczona przez nowatorskie modelowanie 3D tych obszarów. Z pomocą Obserwatorium Kosmicznego Gaja naukowcy byli teraz w stanie udowodnić, że formacje gazowe nie są ze sobą powiązane, ale są oddzielone od siebie setkami lat świetlnych. Jednak rozległy obszar między dwoma chmurami nie jest wypełniony gazem, pyłem czy innymi ciałami niebieskimi, ale jest raczej ogromną galaktyczną pustką. Ta nieoczekiwana, gigantyczna pustka w Drodze Mlecznej od czasu jej odkrycia jest znana jako superpowłoka Perseusza Byka. Szacuje się, że szerokość kosmicznej luki wynosi około 500 lat świetlnych. Aby to zobrazować, odpowiada to 115-krotności odległości między naszą niebieską planetą macierzystą a Proxima Centauri, najbliższą gwiazdą poza Układem Słonecznym. Kulisty kształt wnęki wiele mówi o jej potencjalnym pochodzeniu, wybuchu supernowej o niewyobrażalnej wielkości. Eksperci obecnie badają, jak dokładnie wyglądała ta niszczycielska gwiezdna detonacja. W zasadzie można sobie wyobrazić, że supernowa pojawiła się w centrum dzisiejszej bańki pustej przestrzeni. Otaczający gaz zostałby wyrzucony na zewnątrz przez ogromną siłę eksplozji gwiazdy. Inne wyjaśnienie opiera się na założeniu, że to nie jedna, ale cała seria supernowych stworzyła superpowłokę Perseusza Byka. Gwiezdne zgony mogły mieć miejsce przez wiele milionów lat, stale poszerzając galaktyczną szczelinę. To, że eksperci zdobyli tę najnowszą wiedzę, wynika nie tylko z postępu środków technicznych. Jak już wspomniano, astronomowie od kilku lat wiedzieli o istnieniu fascynujących obłoków molekularnych. Jednak szczegółowe badanie tych obszarów utrudniał przede wszystkim fakt, że naukowcy mogli w swoich pracach badawczych polegać wyłącznie na modelach dwuwymiarowych.
Dzięki danym dostarczonym przez Gaję po raz pierwszy eksperci mogli spojrzeć na poszczególne regiony w trzech wymiarach. Eksperci w końcu zdali sobie sprawę, że nie ma żadnego fizycznego połączenia między dwoma chmurami gazu. Ta struktura, która w przeszłości była jeszcze uważana za rodzaj kosmicznej nici gazowej łączącej ze sobą oba obiekty, okazała się w kontekście ostatnich badań po prostu złudzeniem optycznym. W związku z tym po raz kolejny staje się dla nas jasne, jak ważny jest stały rozwój naszych instrumentów technicznych, aby uchwycić kształt wszechświata w jego prawdziwej naturze. Ponadto historia ta pokazuje nam również, że niektóre konstelacje we wszechświecie, które są obecnie uważane za oczywiste, mogą ujawnić swoje prawdziwe oblicze dopiero w odległej przyszłości. Zagadkowe sygnały radiowe. O tym, że Droga Mleczna wciąż jest pełna niezliczonych, nierozwiązanych tajemnic, świadczą również niewytłumaczalne sygnały wykryte przez radioteleskop w Australii. Eksperci już od jakiegoś czasu wiedzą, że emisja fal radiowych nie jest we wszechświecie rzadkością. Nasza galaktyczna okolica aż roi się od naturalnych źródeł radiowych. Oprócz Słońca są to pozostałości po supernowych, kosmiczne promieniowanie tła, pulsary i aktywne jądra galaktyk. Jednak nawet najbardziej doświadczeni naukowcy nie potrafią wyjaśnić, że pochodzenie sygnałów jest tak niezwykłe jak w przypadku tego niedawnego odkrycia. Pewne jest to, jak złowieszcze źródło wykrytych emisji znajduje się w centrum Drogi Mlecznej. Uzyskane dotychczas odkrycia sugerują, że jest to zupełnie nieznana dotąd forma gwiazdy. To właśnie polaryzacja światła stanowi dla ekspertów zagadkę. Chociaż zawsze oscyluje tylko w jednym kierunku, z czasem się obraca. Niemniej tajemniczy jest fakt, że jasność nieznanego obiektu podlega drastycznym wahaniom. Innymi słowy, wydaje się, że sygnał jest włączany i wyłączany całkowicie losowo. Początkowo eksperci zakładali, że ciało niebieskie jest migającą gwiazdą lub pulsarem. Ponieważ jednak nie można było wykryć żadnych charakterystycznych impulsów towarzyszących, hipoteza ta została wkrótce odrzucona. Na początku odpowiedni sygnał był aktywny przez kilka tygodni. Jednak niedługo później, w ciągu jednego dnia, znów miał się całkowicie zatrzymać. Skamieniała galaktyka. Eksperci generalnie uważają, że nasza Droga Mleczna powstała około 13,6 miliarda lat temu. Podobnie jak jej pierwotne galaktyki siostrzane, Droga Mleczna wyłoniła się z gigantycznego obłoku gazu, który zapadł się pod wpływem jej własnej grawitacji. W tym samym czasie prędkość samoobrotu struktury kosmicznej zaczęła stale rosnąć. Powstałe siły odśrodkowe spowodowały, że nasza macierzysta galaktyka spłaszczyła się coraz bardziej, zanim w końcu utworzyła płaski dysk, który znamy dziś. Astronomiczne badanie, którego wyniki opublikowano kilka miesięcy temu, doprowadziło jednak do tego, że ogólnie przyjęta historia powstania Drogi Mlecznej uległa drastycznej zmianie. Dane naukowców sugerują, że nasza rodzima galaktyka zderzyła się kiedyś z inną galaktyką, gdy była jeszcze w stadium początkowym. Uważa się, że proces ten miał miejsce około 10 miliardów lat temu. Pozostałości tej skamieniałej galaktyki stanowiłyby około 1/3 kulistego halo Drogi Mlecznej. To galaktyczne halo ma całkowitą średnicę około 165 tysięcy lat świetlnych i działa jak rodzaj kosmicznej atmosfery. Zawiera co najmniej 150 gromad kulistych, inne bardzo stare gwiazdy i gaz o ekstremalnie niskiej gęstości. Halo jest wypełnione gigantycznymi ilościami ciemnej materii, które eksperci szacują na około biliona mas Słońca. Zakładając, że ten obszar Drogi Mlecznej został faktycznie utworzony przez pozostałości innej galaktyki, jak to możliwe, że dopiero teraz stajemy się świadomi tego przełomowego faktu? Jeśli podążać za wyjaśnieniami naukowców, to przede wszystkim ze względu na skomplikowaną pozycję szczątków kopalnych galaktyk. Aby zidentyfikować takie struktury, konieczne było szczegółowe przeanalizowanie ich składu chemicznego i udokumentowanie ruchów tysięcy zawartych w nich gwiazd. Takie przedsięwzięcie jest jednak szczególnie trudne dla tych struktur, które leżą uśpione głęboko w sercu Drogi Mlecznej. Wynika to z faktu, że kosmiczne obiekty zainteresowania są często przesłonięte nieprzeniknionymi obłokami międzygwiazdowego pyłu. Z pomocą tzw. apogee naukowcy byli jednak w stanie zajrzeć za tę zakurzoną fasadę kosmosu. Widma gwiazd nie były badane w świetle widzialnym, ale w zakresie bliskiej podczerwieni. W trakcie badań zmierzono widma ponad 500 000 gwiazd w całej Drodze Mlecznej.
Naukowcy zauważyli, że niektóre z olśniewająco jasnych ciał niebieskich powstały kiedyś w innej galaktyce na podstawie ich uderzającego składu chemicznego i prędkości. Teraz czas na ciebie. Co myślisz o ekscytujących odkryciach w naszej rodzimej galaktyce? Już nie możemy się doczekać waszych komentarzy. Na koniec spójrz na inne ekscytujące filmy na naszym kanale, do których możesz przejść, klikając jedną z miniatur w napisach końcowych. Dzięki za oglądanie, uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.